Dzień dobry, mówi Szymek. Zapraszam do tutorialu części 2 narzędzi Warp. Dzisiaj pokażę, jak można jeszcze w inny sposób to narzędzie użyć. Byłem zachwycony, moi drodzy, możliwością tego narzędzia. Naprzód co musimy zrobić? Wybieram narzędzie Outline Selection. Ale muszę przejść do tej warstwy. Bo tu jest warstwa, gdzie rysuję, a u góry warstwa, gdzie koloruję. W opcji Outline wybieramy Add. Następnie już pokazuję. Mam nadzieję, że mnie słyszycie, dobrze. Po zaznaczeniu tego wybieramy to. W opcjach narzędzia wybieramy Show Decorations Warp. Narzędzie, aha, już rozumiem, bo dodał mi osobną warstwę. Wybieramy opcję Draw. Dlaczego tak? Zaraz pokażę. Wybieramy opcję Lock Points, zablokuj punkty. I możemy śmiało modyfikować naszą rękę. Narzędzie podobne jak w Photoshopie, powiem wam. Dam Apply. To automatycznie wam zniknie selekcja, jak dacie opcję Deselect. No i mamy zmodyfikowaną rękę. Wszakże, nie w tej mierze, ale, kurczę, malowanie, dobra, i tak będzie można tutaj poprawić, krzywo maluję. Do ostatnio używanego pędzla można wrócić, moje kolory zdefiniowałem, także mogę do tego samego koloru wrócić. Nie, krzywo chyba. Muszę być dokładniejszy. Tutaj musiałbym jeszcze... Dobra, to chyba byłoby na tyle. To mógłbym się kopiować, ale chyba już dam sobie spokój. A dlaczego mi nie wymazał tego? Czemu on mi zmienił przeźroczystość? Skoro już wam pokazałem co jak, to mam nadzieję, że będziecie mogli już malować bez żadnych problemów. Mam nadzieję, że tutorial się wam podobał. Proszę subskrybujcie mój kanał.